Rozważała w swoim sercu. W świecie nastawionym na wyniki i efekty często brakuje czasu na refleksję. Przychodzi ona wtedy, gdy jakieś wydarzenie wybije nas z rytmu codzienności. Może to być czas świąt, czas choroby, jakiś spektakularny sukces lub gorzka porażka. Jednak trzeba przyznać, że zbyt mało chwil poświęcamy na zastanowienie się i analizę tego, co przeżywamy. Rozpoczynamy nowy rok, kolejny rok naszego życia. Ta data wielu zmusiła do podsumowań minionego czasu i podjęcia postanowień na miesiące, które przed nami. Coś się zakończyło i z nadzieją patrzymy na to, co nas czeka. Zdobyliśmy nowe doświadczenia, ale zobaczyliśmy także nasze słabości. Szczególnie teraz ważne jest zatrzymanie się i przyjęcie lekcji minionego roku. O ile w domu patrzymy na nowy kalendarz, o tyle w kościele patrzymy na Maryję, wspominając dogmat o jej Bożym Macierzyństwie. Co to znaczyło dla Maryi i co znaczy dla nas? Chciałbym, aby w dzisiejszym rozważaniu towarzyszyły nam słowa piosenki Mario, czy ty wiesz? Zachęcam do wysłuchania i refleksji nad jej tekstem, który pomoże przynajmniej w części zastanowić się nad tajemnicą Bożego Macierzyństwa i nad treściami, które rozważała Maryja w swoim sercu. Czy dziewica z Nazaretu, patrząc na małe stópki swojego syna, mogła przypuszczać, że będzie on chodził po wodzie? Czy dotykając jego rączek, mogła sobie wyobrazić, że one powstrzymają burzę na jeziorze? Czy wpatrując się w maleńkiego, miała świadomość, że będzie on czynił tak wielkie cuda uzdrawiał, wskrzeszał, złe duchy wypędzał? Czy po narodzeniu swojego syna wiedziała, że dała życie temu, kto jej życie dał? Pytań, które zadaje autor tekstu piosenki jest więcej. Czy wiedziała, że Jezus ma wyzwolić świat od złego, czy dostrzegała w swoim synu tego, który ma rządzić światem? Czy wreszcie domyślała się? Jak się potoczy jego życie, i w jaki sposób pokona grzech i śmierć? Mario, czy ty wiesz? Niestety na te pytania nie znajdujemy odpowiedzi, ale pobudzają nas do refleksji, aby jak Maryja obserwować zachowanie Jezusa, dostrzegać najmniejsze szczegóły słuchać wszystkich, którzy mówili na jego temat i rozważać wszystko w swoim sercu.